które się nie zapowiedziały. Towarzystwo jak zwykle jest małe, lecz dobrane. To się wyczuwa. Dziękuję za zaufanie gospodarza i Państwa, którzy przybyliście na wieczór. Tutaj wiele wieczorów się odbywa. Jest to zwyczaj wrocławski, a w Poznaniu mamy inne wieczory i przyznam, że Wrocław jest jednak wyjątkowy, że można taką sesję wieczorną zrobić właśnie w takim centralnym miejscu, w takim lokalu. Koncercik właściwie, który Państwo usłyszycie, wysłuchacie go, to jest koncert zatytułowany Sarmacki. Sarmackim koncertem go zatytułowałem, ale oczywiście będzie miał różne przyległości. Jak wiadomo, wszyscy jesteśmy Sarmatami, w związku z czym o wszystkim prawie, że można by było zaśpiewać, ale oczywiście nie o to chodzi. A poza tym był jeden koncert sarmacki w niedzielę, ściśle sarmacki, złożony wyłącznie z dawnych utworów sarmackich. Z całym zespołem mieliśmy szczęście zawitać do Wrocławia, właśnie do ratusza, w ramach Forum Muzikum, festiwalu urządzonego przez Tomasza Dobrzańskiego. Rzeczywiście można powiedzieć, że tam brzmiały instrumenty stare, brzmiały stare pieśni i zapomniałem zapowiedzieć dzisiejszego koncertu, który siłą rzeczy jest niezwykle kameralny, inny niż tamten i tak też będzie zagrane. Ośmielam się zatem zaprezentować trochę moich piosenek, w większości już tutaj chyba śpiewanych, albo nawet prawie wszystkie, albo wszystkie były śpiewane, jak sądzę, ale niekoniecznie dokładnie w takim zestawie. I to nie będą te, które zabrzmiały w ratuszu jednak, tylko moje. Tylko i wyłącznie moje. Jako motto pozwolę sobie zaśpiewać, cały czas ufając, że nagłośnienie jest właściwe i że mnie słychać. Pewnie tak, słychać. Tak. Wystarczająco. A zatem deklaracja, czy też manifest omotany na wierszach i myśleniu.